Za nami dwa mecze sparingowe z udziałem rekordzistów. Oba zwycięskie z chorzowskim Klireksem oraz Dremanem Komprachcice Opole. Jak wypadli Bielszczanie w ocenie trenera? Generalnie jest ok, ale musimy być lepiej. No. Pierwszy mecz był trochę nerwujemy, no. Kilka fragmenty grać. Nie jesteśmy 100% na boisko, no. Specjalnie u Łowa. No. Prawda jest, że jesteśmy zmęczone, no. Trenujemy dużo siła, no. Każda dni de barase, no. Ale generalnie jak ten mecz klire jak dzisiaj lepiej, no? Jak jesteśmy razem, nie mamy to samo błądy obrona jak ten pierwszy mecz. No? Ale to jest praksa, nowo zawodnik, stary zawodnik, nowo test, to kilka zmiana, ten system obrona jest, dla kilka zawodnik jest nowa test, no? Ale generalnie jestem bardzo zadowolony. Każda trening jesteśmy lepiej, grupa razem są bardzo dobra zawodnik. Oni są, zawsze każda trening, no, i trenuje 100%, każda mecz są 100%, no, i kiedy mamy jeden wundi razem, duchina się zmiana ten problem i powoli myślę, że będziemy bardzo dobra drużyna. Czy na tym etapie przygotowań najważniejsze w zespole jest komunikacja i wzajemne porozumienie? No, tak. Pierwsza tygodnia był trochę trudno, no, o tę komunikację, o jak zespół, no, być zespół budowany, ten zespół był trochę trudno, no, ale ja druga tygodnia to było super, no. Jeszcze raz, tutaj są bardzo profesjonalne drużyny, kadra zawodniki też, to jak koniec ten problem komunikacji. Dzięki i powodzenia. Dziękuję, bardzo dziękuję. Najpierw wyjaśnijmy, Paweł, powody twojej absencji. Delikatna kontuzja w meczu z Klireksem, staw skokowy, nie wchodźmy w szczegóły, będę gotowy w poniedziałek, myślę, już do treningu. W twojej ocenie te dwie konfrontacje z udziałem rekordzistów, pierwsza z Chorzowianami i sobotni mecz z Dremanem? Pierwszy mecz, taki bardziej szarpany, pierwszy w ogóle w takich personaliach, tak więc myślę, że trzeba było się lekko zgrać, poczuć tak naprawdę parkiet, bo ciężko trenowaliśmy przez ten okres półtora tygodnia, kiedy pierwszy sparing zagraliśmy z Klireksem i widać, że z minuty na minutę wyglądało to coraz lepiej. Popełnialiśmy jakieś błędy, nad którymi pracowaliśmy. Widać, że w dzisiejszym już meczu tych błędów nie były one popełniane. Pierwsza połowa uważam bardzo dobra, w drugiej połowie brakowało nam po prostu zwyczajnie siły, wydaje mi się, i dlatego gdzieś te bramki one wpadały. Mieliśmy też inny pomysł na grę, nie zawsze będziemy cały czas grać pressingiem, też spokojnie będziemy czekać na rywala, może się tak zdarzyć, więc ćwiczyliśmy różne fragmenty, bardzo dobre, pożyteczne dwa sparingi, no i pozytywne wyniki, co na pewno gdzieś tam psychologicznie dla nas są pozytywnym aspektem, aczkolwiek najważniejsze to, żeby realizować założenia przez trenera. Jak przebiega proces aklimatyzacji nowych rekordzistów ze starym, że tak to nazwę, składem biało-zielonych? Myślę, że bardzo dobrze. Zawodnicy, którzy mają nie tylko jakość na boisku, ale też są, bym powiedział, barwni poza nim, są naprawdę Pedro, Stefan, wiadomo, zawodnicy starego Klireksu, Leszczu i Mikołaj. Dodadzą na pewno kolorytu nie tylko na boisku, ale poza nim i idzie na razie wszystko w super kierunku, tak więc oby tak dalej. Czego serdecznie życzymy. Dziękujemy.